Jesteśmy po pierwszej turze. Widzę, że czas nieubłaganie płynie. Problem polega na tym teraz, jak wyjść poza języki akademickie. Czy mamy taką szansę? Przypomnę przywoływanych tutaj autorów w kontekście badań interdyscyplinarnych, redefiniowania zmian dyscyplin w ramach humanistyki, nauk społecznych na Zachodzie od rzeczonych lat 60., 70., 80., kiedy pojawili się prawdziwi teorosi, teoretycy upragnieni przez polityków, przez media, przez akademię, przez różne dyscypliny nauk społecznych i jakby ucieleśniając w ten sposób, pokazując rzeczywiście, na czym te zmiany polegają, przywołany tutaj Zygmunt Bauman za taką ikonę może posłużyć. Możemy w tych ikon wymienić jeszcze kilka, Umberto Eco czy takie postaci. Dobrze. Może bym teraz zaproponował Państwu pytania do naszych gości. Jeśli są, to by nam otworzyło taki moment. Drugą część naszego spotkania. Czy są jakieś pytania? Dzień dobry, Dobrosław Agiński. Nie w formie pytania raczej, raczej chciałem się jakby przyjrzeć jeszcze troszkę inaczej temu, tej relacji nauka i kultura, ponieważ w większości wypowiedzi wypływał taki wniosek, że czy można było wywieźć taki wniosek, że kulturze nauka jest potrzebna. Gorzej było z potrzebą odwrotną, którą ja pilnie potrzebuję zauważyć i wydaje mi się, bardzo tego brakuje. Ale jest taki jeden obszar, czy taki coś takiego, no nie wiem, czy to obszar, złe słowo, a w czym kultura z nauką może się bardzo spotkać i to bardzo pilnie powinna się spotkać, bo to jest niebywale potrzebne. Tutaj to słowo padło w wypowiedzi pani Ani Pańdzińskiej, a mianowicie chodzi o wyobraźnię. Proszę Państwa, no psychologowie dowiedli, że ludzi, którzy potrafią sobie wyobrażać cokolwiek, tu nie chodzi o jakąś artystyczną wyobraźnię, tu chodzi o wyobrażanie sobie czegoś, czego nie widzieliśmy, bo w tym procesie wyobrażeniowym są dwa stany, albo przypominanie, albo wyobrażanie. Otóż ten stan zwany wyobrażaniem sobie tak naprawdę polega na tym, że wyobrażamy sobie coś, czego nie widzieliśmy, ale to coś i tak jest zbudowane z jakichś materii, które widzieliśmy, które doznaliśmy. To znaczy my z niczego nie możemy stworzyć wyobrażenia. Ale problem, który ja widzę na przestrzeni 30 lat uczenia, to jest taki, że następuje gwałtowny upadek zdolności wyobrażeniowych wśród studentów i wśród ludzi. To znaczy ja obserwuję studentów młodszych. Wbija mnie to w pewną, że tak powiem, pychę i nieskromność, dlatego że spotykam studenta i ja widzę, że moja jakby zdolność wyobrażania sobie, a ja już mam zaawansowaną sklerozę, jest po prostu nieporównanie wyższa od tego, co prezentują dzisiaj studenci. Ma to swoje przyczyny w tym, że nastąpiła zmiana w sposobie komunikowania się, to znaczy weszliśmy w tą cywilizację obrazową i ona dostarcza nam niezwykłą mnogość informacji, szczegółowość informacji, czyli zasoby informacji są ogromne, ale dostarcza nam informacji gotowej. Znaczy kto obejrzał film Potop wie, że jak wygląda Kmicic, to jest po prostu Daniel Odbryski, innej możliwości nie ma. Po prostu nie ma innej możliwości. Jeśli dzisiaj dowiedziałem się z radia, że 56% Polaków nie przeczytało żadnej książki w ciągu ostatniego roku, nawet w tym książki kucharskiej, to oznacza, że 56% osób było poza procesem wyobrażeniowym. A więc nie chcę tego jakby rozszerzać, ale to jest sytuacja alarmująca w tej chwili i myślę, że tutaj spotkanie kultury i nauki, i to wydaje mi się, że nauka powinna o to zabiegać, jest bardzo, bardzo pożądane. My, jeśli chodzi o
uniwersytety, uniwersytet, jesteśmy stale, żyjemy w świecie słów i to wśród słów, które mają postać tekstową. Świat już jest w krainie obrazów. I teraz jest pytanie, czy mamy to zawrócić, czy coś. Znaczy nic nie sugeruję konkretnego, tylko mówię, że upada zdolność wyobrażania sobie czegokolwiek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi i proszę pan profesor Radomski. Dobrze, dziękuję. Tutaj troszeczkę poruszyła mnie wypowiedź pana Bagińskiego i tutaj jednocześnie chciałbym skierować pytanie, znaczy może nie do konkretnej osoby, ale być może któryś tutaj z państwa zechce odpowiedzieć. Otóż w swoich tutaj wystąpieniach niezwykle ciekawych, niekiedy barwnych, poświęconych tym relacjom między uniwersytetem a pozostałymi praktykami. Tutaj tak bardzo nieśmiało państwo zahaczaliście, albo ja tak zrozumiałem, że być może unikaliście rozważenia tematu czy problemu właśnie funkcji, roli uniwersytetu, wiedzy tworzonej na uniwersytetach w kontekście czegoś, co się nazywa rewolucją informatyczną. Ja tutaj nie chcę oczywiście rozwodzić się szerzej nad tym zjawiskiem, ponieważ ono jest, no myślę, że doskonale wszystkim państwu znane. Natomiast odnoszę wrażenie, że uniwersytet w jakimś sensie stoi na uboczu tych przemian, prawda, zamiast je w jakiś sposób, nie wiem, pogłębiać, inspirować, to pragnie mimo to zachować jak gdyby swoją tutaj tradycyjną funkcję. I dzięki efektem tego jest to, że uniwersytet i ludzie tam pracujący coraz mniej mają, jak gdyby coraz mniej uczestniczą w ważnych procesach właśnie zachodzących w tej rewolucji informatycznej, w tworzeniu się społeczeństwa informatycznego. I tutaj ja bym zupełnie też zwrócił uwagę tak zupełnie przeciwnie do tego, co pan tutaj powiedział. Otóż jeśli się popatrzy na ogromny wzrost twórczości, na ogromny wzrost kreatywności wręcz, co tutaj pan powiedział, ale kreatywności cyfrowej, prawda, kreatywności multimedialnej, który ma miejsce poza murami uniwersytetu, który ma miejsce na różnego typu, nie wiem, portalach internetowych, gdzie mamy do czynienia naprawdę z erupcją, z nieprawdopodobną erupcją nowych form twórczości, nowej sztuki, nowych form wiedzy, nowych form przekazu wiedzy, to zobaczymy, jak to wówczas możemy zobaczyć, jak uniwersytet daleko pozostaje w tyle. I tutaj z tym wiąże się taka kolejna sprawa. Otóż Instytut Kulturoznawstwa w ubiegłym miesiącu zaprosił tutaj na UMCS pana Zbigniewa Rybczyńskiego, doskonale znaną postać, i na początku swojego wykładu pan Rybczyński zapytał zgromadzonych na auli studentów, aula była wypełniona po brzegi, kto z państwa potrafi posługiwać się jakimkolwiek językiem programowania. Wyobraźcie sobie państwo, że zgłosiła się jedna dziewczyna, która stwierdziła, że tam programuje Visual Basic, co oczywiście jest już staromodnym językiem, ale to pokazuje, ja bym powiedział, coś przerażającego, że jedna z najważniejszych kompetencji współczesnego informacyjnego społeczeństwa, jakim jest kompetencja informatyczna, przewijająca się właśnie w umiejętności programowania, praktycznie tej kompetencji w ogóle nie dostarcza ani oświata, ani tym bardziej Polski i myślę, że również wiele zagranicznych ośrodków. Więc można sobie zadać fundamentalne pytanie, a do jakiej to partycypacji we współczesnej kulturze, w jej różnych formach i sferach przygotowuje dzisiejszy uniwersytet i to nie tylko polski. I ja bym tutaj chciał właśnie, żeby ktoś z państwa chciał odpowiedzieć na to fundamentalne, przynajmniej dla mnie, pytania. Myślę, że nie tylko dla mnie. Znaczy, najpierw gdy chodzi o te wyobraźnie, to ja bym się chyba raczej z panem właśnie zgodził niż z panem. Los sprawił, że mój najstarszy syn ma 28 lat, a najmłodszy 3 latka.
I najstarszy dostał ode mnie klocki Lego i to tam dostał raz w życiu, bo to wtedy było połowa pensji akademickiej, jak on dostał te klocki Lego. Ten młodszy dostaje częściej te klocki Lego. Jaka jest, proszę Państwa, fundamentalna różnica między jednymi klockami sprzed tam 20 iluś lat, a teraz? Że teraz przybywa tak zwanych elementów gotowych, prawda? Dzieciak dostaje Lego i tam już ma, załóżmy, gotowego skarabeusza, gotowe półpiramidek i tak dalej. Te 20 lat temu, jak się kupowało klocki Lego, to tak naprawdę były tylko pojedyncze elementy i trzeba było z nich wszelką możliwą całość tworzyć. Więc tu gdzieś jakby można powiedzieć, że pewien problem jest, że jakby ta kultura rzeczywiście ku temu zmierza, bo bym, nie jestem specjalistą oczywiście od zabawek, prawda, bo takie jednostkowe doświadczenie jest zbyt niską podstawą, aby uogólniać, ale bym się nie dziwił, gdyby był to pewien znak czasu, prawda. Natomiast gdy chodzi o uniwersytet, a sfera informatyczna, no bo to rzeczywiście w tej chwili się mówi społeczeństwo informatyczne, społeczeństwo postindustrialne, jak tutaj już mówiłem, społeczeństwo oparte na wiedzy właśnie, to przecież to ma być właśnie społeczeństwo, które właśnie, którego siłą napędową jest informacja, prawda, a nie produkcja. Trochę można by powiedzieć, że produkowanie w tym społeczeństwie postindustrialnym zostało jakby przesunięte do jakiejś sfery wstydliwej, prawda? To znaczy, to już nie wypada, abyśmy my produkowali, no bo przecież chcemy być społeczeństwem właśnie postindustrialnym, czyli rozwiniętym, co nie znaczy oczywiście, że nie ma produktu, gdzie by jakiegoś made in nie było, prawda? Bo w końcu gdzieś to wyprodukowane być musiało. Więc gdzieś taki element tutaj arystotelesowski wraca, prawda, że dzielimy się na tych, którzy wytwarzają i na tych, którzy nie wytwarzają. Ale uniwersytet, a sfera informatyczna. Ja bym powiedział tak, przynajmniej z mojego doświadczenia, że osobiście jakby dzięki tej sferze informatycznej, dzięki temu, że mogę zaglądać do poszczególnych katalogów różnych bibliotek, praktycznie na całym świecie, no to właściwie coraz bardziej muszę cytować tego nieszczęsnego mojego protoplastę, czyli Sokratesa, że wiem, że nic nie wiem. To znaczy, że przybywa tych książek, których nigdy nie przeczytałem i nigdy nie przeczytam po prostu, prawda? Przybywa takich artykułów. Nie wiem, czy jako filozof, jako humanista mogę jeszcze bardziej korzystać z tej sfery informatycznej, ale im bardziej w nią wchodzę, tym bardziej przerażony z niej wychodzę po prostu, prawda? Dlatego, że porażony właściwie tą pustką, która jest we mnie, ta pustką, którą właśnie tworzą te nieprzeczytane teksty. Tak bym to jakoś powiedział, bo rzeczywiście w tej chwili można sobie tam, siedząc w tym Poznaniu, po całym świecie wędrować swobodnie po prostu, prawda? Może jeszcze? Pani profesor Rewers. Ja bym chciała nie zgodzić się z panem w sprawie tej wyobraźni, która się pojawiła jako jedno z takich ważnych pojęć tutaj, ponieważ wyobraźnia nie jest czymś, co możemy określić w jakimkolwiek kontekście jako stałe. Ona, pokolenia mają różną wyobraźnię, odnoszą do różnych sfer działalności. Wyobraźnia jest kulturowo zróżnicowana. Nie możemy powiedzieć, że ktoś ma wyobraźnię lub nie. Możemy powiedzieć, że w obrębie tej kultury, w której partycypuje, która go wykształciła, jest oceniany jako ktoś, kto posiada wyobraźnię lub nie. I ja zostałam wielokrotnie, to mam takie doświadczenie, wielokrotnie przez młodych ludzi z mojej rodziny dotkliwie pouczona o tym, że nie mam dostępu do ich wyobraźni. I to są inne światy po prostu, do których nie mamy kluczy, natomiast usiłujemy między innymi przez takie instytucje jak uniwersytety narzucić naszą pokoleniową wyobraźnię, bo taka jest nasza rola, to nie jest jakaś opresyjna działalność wynikająca z naszych sadystycznych skłonności, tylko do tego zostaliśmy powołani, żeby w ramach tej wyobraźni, która znajduje się w programach studiów, kształcić młodych ludzi. Tymczasem oni mają inne źródła inspiracji i kształcą wyobraźnię po prostu w ramach innego rodzaju struktur. Ja podam dwa skrajne przykłady. O jednym mówił pan profesor Radomski, zgadzam się tutaj po części z tym, bo tam jest kształtowana po prostu przy pomocy innych narzędzi, ale też ona ma inny wyraz wyobraźni. Ale podam przykład zupełnie inny, skrajny. A mianowicie coś takiego, jak pojawiły się te dziergane miasta, to się po całym świecie przesuwa, to znaczy dziewczyny głównie, ale również panowie, jeżeli zechcą, ubierają w sweterki obiekty miejskie. W Poznaniu bardzo pięknie to zrobiły socjolożki, widziałam to w Szwecji, widziałam w Göteborgu, pierwszą taką realizację wtedy, ale wiem też, bo dostałam ilustrację z Brazylii, tak też te akcje były realizowane.
Po ćwiczeniu wyobraźni w wirtualnych światach młodzi ludzie wracają do przedmiotów, do niezwykle konkretnych działań, powiedzielibyśmy prymitywnych, jak robótki ręczne, ale stosują inaczej. Nie dziergają sobie sweterka, tylko udziergały poznańskim koziołkom właśnie nauszniki, zrobiły tak. To jest po prostu mechanizm, który działa w sposób bardziej skomplikowany i ta zmiana pokoleniowa, która po czym zrobiły oczywiście warsztaty w czymś, co się nazywa concept store i uczyły innych, którzy nie potrafią dziergać, uczyły robótek na drutach po to, żeby ta akcja mogła się, jak sądzę, w innym, kolejnym pokoleniu pojawić jeszcze w innej wersji. Głód konkretu i przedmiotu połączony właśnie z tymi, myślę, że dla naszego pokolenia nie do końca dostępnymi światami wirtualnymi, stwarza po prostu nowe pole dla wyobraźni i uniwersytet nie sądzę, żeby w pełni był w stanie to pole zagospodarować. I się bardzo cieszę, bo zostaje wtedy olbrzymia przestrzeń dla artystów, którzy się w tym po prostu poruszają o wiele sprawniej w tych sferach, są szybsi niż nauka, co zresztą opisywał już bardzo dawno August Comte, także nie będę tutaj dalej te myśli rozwijała. Dziękuję bardzo. Pan profesor Garbowski. Tak, ja może tutaj wracam do tej sprawy konkursu i tutaj można rozważać, jakie słabości Lublin, Uniwersytety Lubelskie mają, i polskie, ale jakie są siły i gdzie można znaleźć tych sił, powiedzmy to. I wracając do ten Leon Kotkin, który pani profesor Rewers wspominała, to i to taki socjolog wsi w Stanach, Sonia Salomon chyba, to oni tak, no jak ja to łączę ich myśli, to oni mówili o takich małych miejscowościach, taki ten brain belt, który się rodzi tam w tych takich najmniejszych takich miejscowościach ze względu na ten kapitał społeczny, który jest taki tworzony tam. I to właśnie ich przygotuje do tych takich wyzwań różnych, które spotykają, tak jak pani profesor Pajdzińska tutaj z małej miejscowości była gotowa, bo musiała być gotowa do tego, żeby przejąć to, co jest i ze względu na to, co wyniosła z tej małej miejscowości. Nie wszystko Lublin dało, panią profesor, na pewno. I tutaj ja to trochę z własnego podwórka, bo jak północne Ontario, to jestem z trochę większej miejscowości, co i tak jest mniejsze niż Lublin, ale sąsiad w takim Capus Casing, to jest bardzo mało miejscowości, to ten Cameron, który tak ten potem kręcił ten Titanic i no i teraz ten Avatar czy coś takiego. I on naprawdę z takiej dziury wychodził, że gotowy do tych różnych wyzwań. I prawdopodobnie ze względu na ten kapitał społeczny, który wyniósł z tej takiej małej miejscowości, z ten brain belt, który nikt nie zwraca uwagi na tym. Dziękuję bardzo, oczywiście. Tu jest spór taki dosyć istotny, pan użył określenia kapitał społeczny. Jest spór pomiędzy tymi, którzy uważają, że rozwój zależy, i to jest właśnie Joel Kotkin, od kapitału społecznego. To są ci mieszkańcy Green Urbiów. Natomiast w tej koncepcji Change by Culture przeciwstawiony kapitałowi społecznemu jest kapitał kulturowy, który jest znacznie bardziej kosmopolityczny i o wiele bardziej mobilny, niezależny właśnie od rodzinnych, lokalnych, regionalnych zależności, w których się ten kapitał społeczny tworzy, utwierdza. Natomiast w dużym stopniu zależny jest właśnie od szybkich zmian cywilizacyjnych i między innymi też tego, co tworzą uniwersytety, czyli wytwarzania nowego człowieka, bo zmiana kulturowa się dokonuje w tym momencie, kiedy pojawia się nowy typ człowieka. No, na przykład internauta, to jest nowy typ człowieka w tym wypadku w obrębie jakiejś nowej kultury. I teraz to jest właśnie cały ten problem, czy kapitał społeczny raczej, na co kłaść nacisk, bo socjolog powie, że na kapitał społeczny, ewentualnie będzie mówił o kapitale ludzkim i tak w rozmaitych rankingach miasta są oceniane,
Natomiast jeżeli czytamy Pierre Bourdieu, to przetłumaczymy sobie raczej ten jego kapitał kulturowy na zmiany, które dokonują się nie tylko w obrębie biografii jednostek, ale również większych społeczności jak miejskie. I on działa trochę inaczej, ten kapitał kulturowy, chociaż bez wątpienia w dalszym ciągu ten kapitał społeczny będzie z nim zazębiał się i jeszcze z kapitałem ekonomicznym, żeby utworzyły całość. Przyjdzie, ale przyjdzie Florida i powie, a zostawmy w spokoju ten kapitał kulturowy i zajmijmy się kapitałem kreatywnym, tak? Czyli odłączmy w ogóle to, co było społecznie kształtowane jako pewien zasób kulturowy, który człowiekowi dziedziczy, który mu towarzyszy człowiekowi, a który dziedziczy, czy który wspomaga rodzina, która opłaca jego kolejne studia, języki i tak dalej. I zajmijmy się kapitałem kreatywnym i powiedzmy to trochę tak jak pan, że wszyscy jesteśmy kreatywni. Wszyscy mamy wyobraźnię, mniej lub bardziej, ale wszyscy jesteśmy kreatywni i teraz zobaczmy, które miasta skupiają, przyciągają tych kreatywnych najbardziej i nazwijmy te miasta kreatywnymi miastami. Ja specjalnie nie mówiłam tu o Floridzie, bo uważam, że się nie stosuje ta koncepcja w ogóle tu, ale jeżeli już pojawia się to pojęcie kapitału i ono w rankingach miast występuje, to erupcja, powiedziałabym, uniwersyteckiej pomysłowości co do tego, jakie my mamy kapitały, jak one są ze sobą skorelowane lub nie, jak ze sobą walczą, jest olbrzymia. Jak to w praktyce działa, to jest następna sprawa. Ja to nie prowadziłam żadnego. Ten problem też był chyba strasznie perturbowany, że tego miasta to w Nowym Jorku się tylko sprawdzało. On zresztą pisał o Nowym Jorku i aplikował do Nowego Jorku i jego uczniowie, gdzie te przemysły kulturowe rzeczywiście działają i to może mieć jakieś zastosowanie, prawda? I to pan Krzysztof Krzyżewski mówił tutaj o takim innym sposobie rozumienia kultury, który w Polsce szczególnie bardzo silnie jest skonfliktowany z tym nastawieniem na przemysły kulturowe. Takim, który jest jednak zakorzeniony o wiele silniej, głębiej, ciekawiej i nie jest właśnie takim przemysłem, jak to się w tej chwili opisuje, biznesem po prostu kulturowym pewnego rodzaju. Ale pytanie moje było, czy są też siły tutaj w tym rejonie, które można tutaj wyeksponować. No to jest pytanie ciekawe o tyle dla nas, myślę, dla ludzi, którzy pracują nad projektem Europejskiej Stolicy Kultury, która właściwie tylko o tyle ma sens, jeżeli się takie siły pojawią, prawda? Bo nikogo w naszym zespole, czy tym w kręgu ludzi, którzy się w to zaangażowali, no tak myślę, nie interesuje wygenerowanie wielkiego festiwalu, prawda? Czy jakiegoś wydarzenia, które będzie fajerwerkiem. Nie po to, żeśmy się tutaj zaangażowali w to wszystko. To zresztą jest w ogóle ciekawe. Ja pamiętam, pracując od lat z przyszłymi animatorami kultury, pierwsze pytanie, jakie im zadawałem, którzy mieli najczęściej największy problem czy zadanie, to jeżeli nie festiwal, to co? I wtedy dopiero się zaczynała prawdziwa praca, co to może być, prawda? I bo tak żeśmy sfestiwalizowali kulturę, że to rzeczywiście doszło do bardzo wąskiego marginesu, co jest poza, prawda, tym aspektem wydarzeniowym. I Lublin jest o tyle ciekawy, i to pani Ewa Rewers o tym mówiła, o takim formacie miasta do objęcia. To znaczy, że jednak my mamy, pracując tutaj, poczucie, że to oczywiście jest niełatwe, mnóstwo jest tutaj trudności, ale że jednak to jeszcze jakieś takie przez całość miasta przenikają nerwy, które mogą zmobilizować czy zaangażować. Wszystko jedno, czy to nazwiemy kapitałem społecznym, kreatywnym, kulturowym. Myślę, że tu w naszym przypadku one się spotykają jakoś. To znaczy ta definicja jednak, czy to pojęcie baumanowskie auktora jest nam bardzo bliskie. To znaczy nas o tyle interesuje zaangażowanie ludzi w ten projekt, że o ile ono stwarza im możliwości kreacyjne. Prawda? Czyli to, że oni mogą być i autorami, i aktorami w tym całym procesie, jest jakoś szalenie ważne, że takie energie mogą się tutaj wygenerować, czy jest szansa.
Dzięki czemu ta szansa? W moim przekonaniu jest taki aspekt, ja zawsze od długiego czasu do niego przywiązuję uwagę, to jest właśnie czas. Znaczy receptą na to, czy odpowiedzią na to pytanie jest to, czy w ogóle jakikolwiek projekt kulturowy ma szansę rozwijania się w czasie. Jeżeli to bardzo podstawowa rzecz ma szansę zaistnienia, to wtedy różne inne aspekty, o których tu mówimy, kreacyjne, angażowania i tak dalej, mają szansę dojrzewać czy się angażować. Natomiast jeżeli kulturę mamy jako wydarzeniowość, to wtedy te szanse są dużo mniejsze. Czyli właściwie walka, i to też jest ciekawe w aspekcie tego projektu Europejskiej Stolicy Kultury, prawda, że coś przez wiele lat się przygotowuje, prawda, ono ma jakąś kulminację, ale też właśnie kryterium tego konkursu i oceny jest tego, co z tego pozostanie, jak to będzie trwało dalej. To jest pytanie, jedno z podstawowych, które dzisiaj sobie zadajemy. Znamy przykłady stolic, które przegrały, czy były nieudanymi projektami, dlatego że się skończyło na tym jednym dużym wydarzeniu i nie przełożyło się to na jakieś kontynuację czy zmianę właśnie. A znamy takie, którym się to udało i to się staje wtedy ciekawe czy fascynujące. Więc możliwość uchwycenia jakiegoś większego obszaru czasu w tych działaniach na wiele bolączek znajduje odpowiedź. I tu jest jeszcze tylko na koniec moje taki mój kamyczek do ogródka akademickiego. Gdybym miał powiedzieć, co w naszych praktykach kulturowych, które po 89 roku zyskało jakby znaczącą materię czy wartość, co ciągle jest trudne do uzyskania w świecie badawczym czy akademickim. To znaczy, że my osiągnęliśmy w działaniach kulturowych właśnie tą perspektywę długiego trwania. Natomiast te, z którymi ja się spotykam, projekty badawcze, naukowcy, stażyści, doktoranci przyjeżdżający ze swoim warsztatem czy metodologią na moje pogranicze na przykład, mają bardzo dużo, natomiast jednego aspektu nie obejmują, to znaczy nie mogą śledzić czegoś w długim rozwoju. To jest ankieta, to jest wyrwane coś punktowe, z kontekstu i w związku z tym bardzo trudno jest przekazać tą wiedzę, którą ja mam, pracując w jednym miejscu, w jednej społeczności 20 lat na co dzień, do języka badawczego, który ciągle tej perspektywy nie ma. Jeżeli ja sobie porównam, co ja bym wiedział po jednej wizycie miesięcznej, czy półrocznej, czy jakiejkolwiek w tej społeczności, czy w tym miejscu, w której jestem, porównałbym tą wiedzę, którą bym miał na początku z tą, którą mam teraz, z tej perspektywy. Ona oczywiście jest ciągle dynamiczna, ruchoma. To jest coś, co wydaje mi się, że w naszych działaniach kulturowych stało się już uchwytne, właśnie poprzez to, że Tomek może przez 20 lat na co dzień drążyć czy rozwijać swoje projekty czy działania, a tym warsztatem, który dysponuje badacz czy akademik. To jest moja, zresztą dla mnie jest to ciekawy temat do dyskusji, czy Państwo macie podobne odczucia, czy nie, ale gdzieś tutaj ta ciągłość czy ten styk się urywa i trudno nam czasem przekazywać, czy znajdować oparcie w tych narzędziach badawczych, które ma wiedza, żeby nazwały to nasze doświadczenie, czy jakby uchwyciły ten proces, w którym jesteśmy. Dziękuję bardzo. Nawiązując do tego, co Krzysztof Żywski powiedział, wczoraj jak wysiadłem, to jedno z pierwszych pytań, jakie zadałem profesorowi Chudzikowi, brzmiało,
Ja to mówię jak najbardziej serio, proszę Państwa. To pytanie brzmiało, czy w Lublinie jest pierwsza liga piłki nożnej. I nie ma tej pierwszej ligi. I ja, proszę Państwa, jestem z Poznania, gdzie jest zespół pierwszoligowy. Ja po prostu Lublinowi życzę, żeby tutaj nigdy nie było drużyny pierwszoligowej, gdy chodzi o piłkę nożną. Ja to mówię jak najbardziej poważnie po prostu, prawda? Dlatego, że proszę Państwa, to rzeczywiście jest jakby przekleństwo miasta, kiedy nagle się taki dinozaur pojawia, nie wiem, taka mi tutaj metafora w tej chwili przyszła do głowy, który dosłownie wszystko niszczy po prostu. Niszczy wyobraźnię, niszczy emocje, coś tam wyzwala. Także proszę Państwa, póki tego nie macie, jest dobrze. Dziękuję. Jeszcze momencik, dobrze. Ja jestem ze Świdnika i powiem, że przekleństwem Świdnika zawsze była Awia dla odmiany. Świdnik nigdy się nie mógł dorobić domu kultury porządnego, bo Awia była najważniejsza. Zresztą to było miasto przy wytwórni sprzętu komunikacyjnego i to chyba wiele wyjaśnia. I jeszcze dwa słowa, jeśli chodzi o ten potencjał Lublina. Myślę, że tutaj dwie rzeczy są dobre. Po pierwsze to, że gdy obserwujemy, jak się rozwijała Noc Kultury, to okazywało się, że bardzo szybko dzielnice chciały w tym uczestniczyć, a nie tylko przychodzić do centrum i uczestniczyć w jakichś imprezach, które się odbywały, łącznie z więzieniem, które przygotowało spektakl swój. A druga rzecz, jak wyglądają juwenalia. Oczywiście tak zwykle są jakieś ogromne koncerty, muzyki takiej dla nas mało strawnej, a dla młodzieży wspaniałej najczęściej, ale też są dni wydziałowe i wtedy wydziały prześcigają się w pokazywaniu, co naprawdę można stworzyć i pokazać swoje gazety, czy takie może pisma nie aż tak często ukazujące się, teatry, jakieś takie właśnie warsztaty, archeolodzy bardzo dużo, jeszcze nie powiedziałam o nich, lubelscy ciekawe rzeczy robią, pikniki archeologiczne na przykład, wspaniałe wystawy organizują, tylko to nie bezpośrednio Lublin. Także być może to są takie dobre rzeczy, które zaprocentują w przyszłości, nawet jeżeli Lublin nie będzie europejską stolicą kultury. Pan rektor Stanisław Michałowski, bardzo proszę. O rektora, przepraszam najmocniej, ja nie słyszałem całej dyskusji na początku, ale chciałbym się odnieść do paru rzeczy bardzo ciekawych, bo pierwsza rzecz, relacje, mówimy Lublin, będzie tą europejską stolicą kultury, jak i wkład środowiska naukowego. Ja mówię, możemy chyba z panią profesor mówić o naszym OMCS-ie, bo to jest dla nas najważniejsze, ale jednocześnie może powiem tak troszeczkę wprost, że gdyby nie OMCS, to już w ogóle by prawie nie było związków między środowiskiem akademickim a kulturą w naszym mieście. No tak, proszę Państwa, bo została jeszcze enklawa ACK, nasze kochane, chatka Żaka na dobrą sprawę, i teraz utrzymujemy ją tylko dlatego, żeby utrzymywać, bo politykom to jest w ogóle niepotrzebne. Państwo tu mówicie, że to upada, tak się dzieje czy inaczej, dlatego że w zasadzie stary system był zły, perelowski, ale tam jakieś były pewne jeszcze, nazwijmy to, wytyczne, że trzeba coś tam ratować, coś było robić. Dzisiaj w zasadzie nacisku na to, żeby kulturę, przepraszam, budować, nie ma żadnego. My utrzymujemy się siłą woli praktycznie, bo szkoda, mam chatki Żaka. Ja jestem raz, dwa, trzy, proszę pana ministra, o, nie będę już nazwiska mówił, naszego szkolnictwa wyższego. On mówi, no trzeba by coś z tym fantem zrobić, ale właściwie nie ma przepisu, żeby was finansować. Koniec, kropka, tak na dobrą sprawę. I oczywiście wracamy teraz do dwóch rzeczy, ja nie chcę długo mówić. Kultura właśnie, a nauka. No i oczywiście ja mogę powiedzieć tak, że kultura a nauce jest potrzebna i to nie ulega żadnej wątpliwości, albo inaczej mówiąc, na pewno trudno budować kulturę bez nauki, bo badania różnego rodzaju i tak dalej, ale pytanie, jakbyśmy odwrócili to, co pan tutaj zadał, sakramentalne, czy rzeczywiście już nauce kultura jest potrzebna, a to rzeczywiście mam wrażenie, że tak nie za bardzo. A to wystarczy popatrzeć na trochę na nasze środowisko. A i tutaj znowu dochodzimy do rzeczy bardzo ważnych. Ile osób ze środowiska naukowego uczestniczy nawet w tym, co robi chatka Żaka. Są fajne rzeczy momentami, czy środowisko lubelskie. No i z tym bywa bardzo różnie, ale to tylko jak gdyby taka mała refleksja do tego. Druga rzecz dla mnie niesłychanie ważna, tutaj Państwo mówiliście, kapitał społeczny. W jaki sposób jeszcze budujemy tą kulturę? Ja mam wrażenie, że jeśli dzisiaj możemy się starać o to, że Lublin może
ubiegać się, miejmy nadzieję, że dostanie ten zaszczytny tytuł, to przede wszystkim kapitał społeczny w Lublinie. Tutaj pan już wyraźnie o tym mówił, prawda? Ja też jestem, bo nawet jak patrzę na środowisko to swoje, tam są pasjonaci wśród młodych ludzi. Oni są autentycznie pasjonatami, trzeba im podać rękę, robimy jakieś tam granty praktycznie, na tym to wszystko biegnie. Miasto troszeczkę pomaga, ale to rzeczywiście jest robione przez pasjonatów. Krąg ludzi, które na dobrą sprawę, oczywiście Noc Kultury gdzieś wybucha raz na jakiś czas, czy parę innych rzeczy, ale jest bardzo wąski. Ja się sam natomiast symituję, bo akurat w mojej kompetencji, tak jak kiedyś pani profesor jest chatkarzaka i mnie czasem boli praktycznie, że tak mało ludzi przychodzi, że ten odbiór nie jest zbyt duży. I zresztą jak obserwuję środowisko Lublina, no dobrze, teatr NN, no słynny, gdyby nie taki zapaleniec jak pan dyrektor, to pewnie to by nie funkcjonowało, bo ja wiem, jakie przeszkody miewał czasami, jak to wszystko trzeba było. Więc ja oczywiście pewnie uogólniam trochę, ale mam takie wrażenie, że mówimy o czymś takim, że dzisiaj niestety po pierwsze kultura nie jest jednoznacznie definiowalna. Nie wiem, może państwo na początku mówiliście, ale to jest wszystko praktycznie trochę wrzucane do jednego worka. Dzisiaj jak ja obserwuję dyskusję w Lublinie o tym, jak walczymy o tą Europejską Stolicę Kultury i co niektórzy mówią, czy pytanie się pojawia, ile wy macie orlików, bo to jest też kultura, ubieganie się o kulturę, o Lubelską Stolicę, to czasami się nad tym wszystkim już zaczynam zastanawiać, w którym kierunku my idziemy. Czy rzeczywiście nie ma tych wartości, które kiedyś tradycyjnie z kulturą się wiązało, którą, przepraszam, z lekiem matki się wysysało. Dzisiaj jest to trochę płynne. Mówicie tu państwo, a oczywiście sfera informatyczna, społeczeństwo oparte na wiedzy, społeczeństwo informacyjne. No ale pytanie też, czy rzeczywiście na ile ono buduje tą kulturę, no pewne wartości kulturowe, a na ile wręcz, przepraszam, niszczy tą kulturę, bo ja mam wrażenie, że jest i takie zjawisko, łatwe dotarcie, ale z drugiej strony, czy zawsze to, co się dzieje, to jest... Wiem, że mówię dyskusyjnie, no i na koniec, tylko bo oczywiście nie mamy pierwszej ligi, ale chcę powiedzieć, że mamy pani profesor, nie, to nie pani profesor, ktoś z państwa powiedział, że na szczęście nie mamy pierwszej ligi w Lublinie, mamy motor, który jest w drugiej lidze i nam wystarczy. Także dziękuję bardzo. No dziękujemy profesorze. To, bardzo proszę. Chciałam ad vocem pana rektora słowo. Pan rektor mówił nam, że mało studentów, mało osób przychodzi do chatki Żaka. Ja bywam w chatce Żaka. I pan rektor nam wyprowadził festiwal filmów optymistycznych z chatki Żaka. Future Shorts wyszło z chatki Żaka. Ukradła nam je telewizja. Ale chcę powiedzieć, ale to jest żart, panie rektorze, oczywiście. Musimy iść teraz do telewizji, żeby obejrzeć ten festiwal. Ja chciałam powiedzieć, że nie jest to kultura masowa i to nikt nie może liczyć na masowego odbiorcę w chatce Żaka, tak jak było zawsze. Więc jest to kultura inna, kultura studencka. To, co pan nam tutaj mówi, kultura, która wychowuje innego człowieka. Więc to nie będzie ta kultura, która jest łatwo dostępna, łatwo przyswajalna, która jest papką, którą możemy zobaczyć w telewizji. Więc ja myślę, że to jest nawet niemożliwe, żeby w chatce Żaka czy w jakiejkolwiek innej instytucji kulturalnej znalazły się rzesze odbiorców. I myślę, że to jest dobrze, że ta kultura taka właśnie jest, że ona nie jest dla wszystkich, ale każdy może po nią sięgnąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może ostatnie pytanie tutaj pan kolega. Bardzo proszę. Jeszcze szansę. Dzień dobry, Rafał Czeka, ja jestem filozofem, ale pytanie będę miał troszeczkę, nawet w pewnym sensie można je potraktować jako wulgarne, bo ja chciałbym zapytać, czy rzeczywiście taka pojawiła się teza o tym, że, znaczy chciałem spytać tak, czy fakt, że Lublin, fakt upośledzenia pewnego ekonomicznego Lublina, znaczy, że to, że tutaj nie ma dużo źródeł wytwarzających kapitał ekonomiczny, czy rzeczywiście można się zgodzić, że jest to zaletą, nawet w kontekście jakby rozwoju kulturalnego. I to jest pytanie dla naszych praktyków działających na tym polu. Ale też jestem bardzo ciekawy tego, co pani profesor Ewa Rewers może mogłaby na ten temat powiedzieć. Czy rzeczywiście zdarzają się takie przykłady, są takie miejsca, podobnych miast do Lublina, w które błyszczą kulturalnie, a które
nie mają zaplecza tego ekonomicznego. Innymi słowy, czy kultura jest sama siebie wyżywić? Bez przedłużania jakby kończę. To, tak jest moje pytanie. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim no, myślę, że Lublin nie powinien epatować swoją biedą i tym, że region lubelski jest jednym z najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej, bo to nie jest jakimś argumentem. Natomiast taki zimny wychów to dobrze robi, bo myślę, że wtedy mamy większą świadomość tego, ile znaczy ta wydawana złotówka w kulturze. Natomiast tak naprawdę chodzi tutaj o pokazanie i wykreowanie działań, które nie opierają się na jakimś takim wielkim finansowaniu. Tu to, o czym mówił Krzysztof Czyżewski, że tutaj nie chodzi o myślenie w kategoriach festiwali i wielkich artystów, którzy tutaj się pojawią. Bardziej chodzi o pokazanie tej energii społecznej, jaka powstaje wokół idei Europejskiej Stolicy Kultury. I to w tej chwili widać. I to właściwie tak na dobrą sprawę ma szansę zmienić to miasto. Przynajmniej mamy takie marzenie. Mamy takie marzenie. I ponieważ tak patrząc na sytuację Lublina na zimno, to nie pojawi się coś takiego radykalnego, co zmieni ten region, od strony ekonomicznej ten region i Lublin. Nie łudźmy się tym, że Lublin jest w tej chwili w centrum tych złóż łupkowych i już mówi się o tych złotych klamkach w mieszkaniach lublinian. Po prostu nie my, jak którzy żyjemy w tym mieście, musimy sobie dać radę z tą sytuacją ekonomiczną tego miasta. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, nie epatować tym, bo to nie o to chodzi. Natomiast możemy powiedzieć, zobaczcie, jesteśmy z takiego regionu, ale mamy taką siłę, że potrafimy wygrać. Wygrać swoją przyszłość tak naprawdę. No jeszcze pan. No właśnie, czy to się udaje? Panie profesorze. No to, czy się udaje, to widać na ulicach Lublina i w tych wszystkich imprezach, które się dzieją. I w tym całym takim ruchu społecznym, który powstał wokół Europejskiej Stolicy Kultury. Natomiast oczywiście jest tysiące problemów, które nie tylko stoją przed nami, ale tutaj mówiliśmy o tym, że tak jak uniwersytet stoi przed bardzo poważnymi pytaniami, czym ma być ten uniwersytet w tych nowych czasach, tak samo te instytucje kultury stoją przed takimi pytaniami. I ta walka o SK jakby uświadomiła ludziom, którzy są związani z lubelską kulturą, że ta kultura tak naprawdę musi bardzo mocno się zmienić, że jeżeli chcemy być nowoczesnym miastem, jeżeli chcemy odpowiadać na te pytania, które niesie współczesność, musimy bardzo mocno zmienić się. Ta też ESK wymusza na nas tworzenie nowych kontaktów, kontaktów nie tylko w obszarze Polski, ale też całej Unii Europejskiej. Także tutaj właściwie, i to widać już, to widać pracując nad aplikacją do Europejskiej Stolicy Kultury, widać jakie pomysły ludzie mają, naprawdę niezwykłe. Także ja jestem optymistą i wierzę bardzo mocno w to, że bez względu na to, czy dostaniemy ten tytuł, to spowodowało już wielkie, nieodwracalne zmiany w myśleniu o tym, czym może być lubelska kultura. Mamy teraz jakiś taki wyrazisty punkt odniesienia do tych zmian. Właśnie praca nad tą aplikacją. Dziękuję. Gdyby nie ESK, byśmy się w tym gronie najpewniej, w tym gronie byśmy się nie spotkali. Mówię często pani profesor Pajdzińskiej, że pracujemy na jednym uniwersytecie, ale nie dane nam było spotkać się. Jest bardzo daleko, bardzo daleko. Ewa, czy tutaj? Ja bym jednak radziła Lublinowi wydobywać ten gaz łupkowy i zarabiać pieniądze, ponieważ wszystko, co wiem, oczywiście mogę wskazać miasta, które są niezwykle zamożne i nie mają wielkich osiągnięć
kulturowych, takich, które pozwoliłyby nam o nich myśleć z innych zakątków świata, ale moje doświadczenia między innymi takie wynikające z obserwacji sztabu antykryzysowego powołanego przez poznańskich głównie działaczy NGO-sów i ludzi zajmujących się animacją kultury, mówią, że tam też chodzi o pieniądze, tylko o inną dystrybucję pieniędzy. Nie wierzę w samoutrzymującą się kulturę. Nie jest to zresztą kwestia wiary, po prostu to wszystko, co wiem, wskazuje na to, że ostatecznie państwo też będą musieli sięgnąć po pieniądze z kasy miejskiej, a ona jest na tyle zasobna, na ile podatnicy wpłacą do niej po prostu swoje podatki. Jeżeli załóżmy, dzisiaj słyszałem 40%, tak? No to 40%, jeżeli miasto wykłada na te wszystkie działania, które wchodzą w składy wniosków konkursowego, to sam pan sobie odpowie na pytanie, ile to jest 40% od konkretnych sum, prawda? Im większe, tym są większe nakłady i możliwości. Zmarnować można każde pieniądze, czego jest przykładem moje rodzinne miasto, czyli Poznań, które regularnie marnuje pieniądze, które ma w swojej kasie i nie wydaje ich dobrze na kulturę. Ale też nie wierzę w to, że takim entuzjazmem możemy zbyt wiele zdziałać, bo panowie też przyjdą prędzej czy później po jakieś konkretne pieniądze. Tym bardziej, że ja się zgadzam z tą koncepcją długiego trwania, bo właściwie to jest taka próba, którą przechodzi bardzo wiele instytucji, bardzo wiele inicjatyw niezwykle ciekawych, ale jeżeli mają długo trwać, one muszą być zasilane. Przecież to jest kwestia chociażby animowania kolejnych ludzi, którzy będą zaangażowani. Oni muszą z czegoś żyć. To są bardzo proste mechanizmy i pytanie wydaje mi się tak łatwe, że nawet zastanawiałam się, czy na nie tutaj odpowiadać, ale zawsze jest ta nadzieja, prawda, że jeżeli nie mamy nic, to na pewno mamy kulturę. No, lepiej jednak poszukać, czy nie mamy czegoś więcej, co spowoduje, że będą wpływy do kasy miejskiej, bo ostatecznie nie liczyłabym na mecenasów prywatnych, którzy są, jak widzę, bardzo kapryśni, niestabilni, tendencyjni, źle wykształceni w Polsce jeszcze w dalszym ciągu, angażujący swoje pieniądze nie zawsze sensownie. Więc to też nie jest źródło, a przecież no, pan wie, najdrobniejsza czynność, widziałam, bardzo dużo kosztuje. Widziałam bardzo zaskoczonych działaczy sztabu antykryzysowego, którzy dowiedzieli się, że ekspertyza na przykład prawnicza będzie kosztowała minimum 10 tysięcy. Oni bez tego nic nie mogą zrobić. Proszę przekonać prawników, żeby nie brali honorariów od ludzi kultury. To może wtedy i jeszcze kilka, prawda, takich. To jest ten po prostu pułap, na którym pojawiają się już bardzo proste odpowiedzi. Ja jeszcze bym powiedziała, że ta ocena, bo między innymi przedmiotem sporu jest jak oceniać, prawda, bo od tego zależy rozdział pieniędzy. Te obserwatoria, które działały do tego czasu, stosowały kryteria ilościowe przede wszystkim, o których pan mówił. Widzę, że nowo powoływane robią dokładnie to samo, czyli idą na łatwiznę, stosują to, co potrafią studenci socjologii pierwszego, drugiego roku po przejściu przez wykład z metod i technik badawczych. Natomiast wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby zaproponować nowe metodologie i między innymi ludzie zaczęli, którzy pracują w instytucjach kultury, zaczęli sami tworzyć takie programy do ewaluacji konkretnych projektów kulturowych, ale okazało się, że kiedy zaczęli sprawdzać, co mają dostępne, to przynieśli mi tabelki do sprawdzenia, czy rzeczywiście, czy może coś jeszcze. Więc oni sami w pewnym momencie w sporze o to, co należy oceniać, w jaki sposób, doszli do tego, że jedyne obiektywne kryterium to jest tabelki. I to powiem szczerze, że taki mój optymizm z kolei podobny do pana, że kultura się sama może być może utrzyma, że być może wypracują sami artyści i działacze animujący kulturę kryteria, które pozwolą te pieniądze rozsądnie dystrybuować, osłabła. Bo zobaczyłam tylko gorzej niż to robią socjologowie przygotowane tabelki. No, miejmy nadzieję, że Lubelskie Obserwatorium Kultury, które tutaj, jak słyszałam, ma powstać, będzie po prostu miało inny punkt wyjścia, już będzie wiedziało, jakie pułapki tkwią w tych wcześniejszych projektach. Nowe teorie w naukach społecznych, o których myśmy tu mówili, do których tak bardzo chcemy przejść, to jest sposób na
rozwiązanie, zapewne nie w całości, ale w jakimś sensie, w jakimś stopniu tych problemów, na które Krzysztof wskazał, jeśli się pozostaje na etapie empirii opracowanej 100 lat temu i próbuje się z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Mamy pierwszą takie opracowanie, powstało w Lublinie, dotarło do mnie kultury. W Lublinie to jest opracowanie rzędu, o tak, tak duże opracowanie, w którym się mierzy metry kwadratowe w urzędach i w instytucjach kultury, na przykład jakie są powierzchnie, toalet jest i tak dalej. Taka ekspertyza, proszę sobie wyobrazić, ile ona musiała kosztować miasto. Pożytek z niej, znaczy w drugiej aplikacji żaden. Krzysztof Drzewski. Ja jeszcze tylko chcę... Zaproponuję tej refleksji na temat erupcji studenckiej kultury w postaci koziolariów oraz wszelkich kulturalnych, jeśli można się do tego odnieść. To już będzie ostatni głos. Zabrakło mi tutaj refleksji Państwa na temat tej erupcji kultury studenckiej, jaką są w Lublinie kulturalia, zwłaszcza kozienalia, ale też inne alia, które mogą być jednak balastem w tym wszystkim, do czego dążymy w ramach ESK, jeśli można. Dziękuję bardzo. To już umówmy się, że to jest ostatnie pytanie. Jesteśmy już ponad 2 godziny. Myślę, że tutaj nasi goście są zmęczeni, ale proszę bardzo. Czy Krzysztof? Tak? Ja chciałem króciutko, bo ja rozumiem podtekst tego pytania, że warto by było tą energię studencką skierować nie tylko na takie ludyczne formy wspólnej zabawy, co zresztą studenci zawsze potrzebowali, ale nie tak. Ten nasz program zakłada tam bardzo dużą rolę życia studenckiego i kultury studenckiej, na przykład w takich tematach jak kultura krytyczna, czy Festiwal Teatru Politycznego, czy chcemy powrócić do tych krytycznych tradycji dla Lublina, przecież szalenie ważnych kultury, i mieć studentów tutaj na swoim pokładzie, że tak powiem, w tej dziedzinie, bo wydaje nam się, że w ogóle kultura krytyczna to jest kolejny kontekst, tego też zaniknęła. Nie wiem, czy Państwo zwracacie uwagę na to, że rynek jakby zabija kulturę krytyczną, to znaczy my nie mamy już recenzentów prawdziwych książek, tylko mamy promotorów, prawda, i w wielu innych dziedzinach, prawda, kulturę krytyczną zastępuje dzisiaj promocja. Natomiast jeszcze chciałem króciutko do Pana, bo myślę, że to ważne pytanie było o tą pragmatykę taką i zależność kultury wobec spraw gospodarczych, czy podpierając to, co przede mną zostało tutaj tylko powiedziane. My oczywiście też nie mamy takiej iluzji, że nagle stworzymy miasto, które kulturą się wyżywi, prawda? I to byłoby bardzo niebezpieczne. Znamy inne przykłady, że te całe mity przemysłów kreatywnych nie przynoszą takich efektów, żeby mówić o tym, że to utrzymują jakieś miasta czy społeczności. Nie, to co, na czym nam zależy, i tutaj jest kilka aspektów, to jest to, żeby kultura stała się, że tak powiem, lżejsza, to znaczy, żeby ona nie była aż tak dużym ciężarem dla społeczeństwa do udźwignięcia finansowego. Przykład, jeżeli mamy mieć Centrum Spotkania Kultur, to żeby ono było dobrze zarządzane. Czyli tak, żeby nie przynosiło tyle deficytu władzom samorządowym i miejskim, co może taka instytucja przynieść, prawda? Czyli kompetencja kultury wiedzy tutaj to jest naprawdę dobre zarządzanie instytucją, która może sobie lepiej radzić również gospodarczo w tej sytuacji. To dotyczy, Tomek wspominał, o wielu instytucjach, które muszą się zmienić, prawda, w tym kontekście. Ale to też jest taki aspekt, jak... Ja pamiętam takie swoje pierwsze rozmowy z prezydentem Żukiem nowym, który taki cały z zapałem przyszedł na nasze pierwsze spotkania, jak został prezydentem, i mówimy wam, wszystkim pomożemy, wiemy, że kultura to jest duchowość, że to jest promocja, nie chcemy od was żadnych tam środków finansowych i tak dalej. Mówię, ale zaraz, panie prezydencie, my byśmy chcieli inaczej na to spojrzeć i chcielibyśmy, żeby jednak ta kultura potrafiła się włączyć w szerszy pana plan strategiczny, to znaczy, żeby strategia rozwoju kultury, jaką przygotowujemy tutaj, nie była odrębną, osobną strategią rozwoju kultury, tylko żebyśmy
razem pracowali w zespole, który pracuje nad strategią gospodarczego rozwoju, środowiskowego, edukacyjnego i tak dalej, żeby włączyć kulturę i spotkać z innymi dziedzinami i że wtedy może zaiskrzyć dużo więcej korzyści, które sama kultura nigdy nie jest w stanie, nie będzie w stanie udźwignąć. Natomiast być może przez ten sojusz ona pomoże, czy będzie jakimś ważnym elementem takiego koła zamachowego, na które oczywiście muszą się złożyć inne elementy, o których tutaj mówiliśmy. I to jest może też ta szansa nowa, że skoro turystyka staje się ta nowoczesna takim dużą dziedziną rozwojową, prawda, czy szeroko rozumiana ekologia i tak dalej, to przecież kultura może tutaj mieć taką rolę generatora, prawda, no, pewnych innowacji, pewnej twórczości, czy rozwijania czegoś wspólnie. Raczej w tym widzimy swoje miejsce, również z Europejską Stolicą Kultury, jako elementu w całości, niż takiego oddzielnego kozaka, który tutaj nie wiadomo jakie cuda wyczyni dla miasta. No a na ta figura na końcu. Kończąc, bo to, ale ten ważny wątek, co kultura może dać takiego zaskakującego miastu, to przykładem może być projekt ośrodka Brama Grodzka, związany z rodzajem takiej wirtualnej makiety i biblioteka wirtualna, którą myśmy stworzyli. I to jest tak zaawansowany projekt technologicznie, że w tej chwili właściwie ten projekt jest przykładem tego, jak można technologię wykorzystać na rzecz kultury. I to wiele osób właściwie bardzo kompetentnych twierdzi, że to co zrobiliśmy tutaj w Lublinie jest na poziomie światowym, czyli jakby pewien, i teraz jest kwestia tego, jak można to na przykład skomercjalizować, jak można to zamienić w produkt. I to już nie jest nasze zadanie jako ośrodka Brama Grodzka TATNN, bo myśmy mieli niezwykły projekt, zrobiliśmy go, tylko teraz jest kwestia tych biznesmenów, którzy gdzieś wokół tego powinni krążyć. Dziękuję. Myślę, że jeśli już nie mam, wiem, że już prelegenci są nasi zmęczeni. Ja ogromnie im dziękuję. Jeszcze raz dwie osoby musiały już wcześniej wyjechać, pani profesor Zajdler-Janiszewska i pan profesor Nikitorowicz. Im dziękuję, ale i moim koleżankom, kolegom serdecznie dziękuję za udział w tej debacie. Myślę, że coś nam się uporządkowało. Mnie chyba wiele, jak spokojnie usiądę, to zrozumiem więcej. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i również państwu za zainteresowanie, za głosy w dyskusji. No, życzmy sobie szczęścia. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt i wesołych świąt. Dziękuję serdecznie raz jeszcze. Dzięki. Dziękuję.